Liczba startujących drużyn imponująca. Siatkówka od lat jest dyscypliną, która cieszy się nie tylko niesłabnącym zainteresowaniem, a wręcz cały czas rosnącym. Teraz oglądaliśmy to na piasku, za chwilę znów będziemy się przyglądać siatkarkom i siatkarzom, tym razem w hali. Miniony weekend był doskonałym zwieńczeniem wielu tygodni zmagań na Morskim Oku. To był czwarty turniej. Pamiętajmy, że w przypadku tej konkurencji rywalizacja trwała zarówno w sobotę, jak i niedzielę, bo pierwszego dnia weekendu spotykały się duety męskie i żeńskie, drugiego grały już mix. W minioną sobotę można było jeszcze podreperować swój dorobek punktowy. I tak w kategorii pań wygrał zespół Grubaski złożony z Joanny Reino i Aleksandry Kwiecińskiej. O miano najlepszego duetu walczyło 11 drużyn. Nieco lepsza frekwencja była w zmaganiach panów. Tu na starcie zameldowało się 12 teamów. Wygrał VIP w składzie Mariusz Orczyk, Mateusz Planeta. W niedzielę walka na całego w mixtach. W rywalizacji wzięło udział 14 zespołów. Wygrali Brożek, Bartnik, czyli Justyna Brożek i Grzegorz Bartnik. Do klasyfikacji łącznej otwartych mistrzostw Wrocławia liczyły się trzy najlepsze starty. W gronie kobiet wygrały ostatecznie Kubaski przed Oreo i Natalia Team. W zmaganiach panów medale powędrowały kolejno do VIP, Gangu Prezesa i Hukaczy. W rywalizacji mixtów na podium stanęli natomiast Tadziki, Krótka Piłka i Pomyłka. Najlepszym gratulujemy. Carlos Nascimento. Więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Tak o swoim najbliższym rywalu mówi przebywający obecnie we Wrocławiu Mateusz Masternak. Za wiele na jego temat nie wiem, ale jest to zawodnik z Brazylii, jest to zawodnik wysoki, czarnoskóry, z długimi rękoma, boksuje w dystansie, dosyć ma szybkie ręce, bardzo dobrze uderza ciosy po dolnych partiach tułowia, więc to nie jest zawodnik, którego można zlekceważyć. Myślę, że w ringu może mi postawić wysoko poprzeczkę. Staram się jakby swój organizm i swoje przygotowanie utrzymać w najwyższej dyscyplinie, bo wiem, żeby wygrać ten pojedynek, muszę wyjść do ringu bardzo dobrze skoncentrowany. Masternak przyznaje, że za wszelką cenę będzie chciał wygrać na tym etapie kariery. Jeżeli wciąż chce zawojować świat, absolutnie nie może sobie pozwolić na kolejną wpadkę. Boksuję o pas WBA, interkontynentalny tytuł, więc ten tytuł pozwoli mi jakby awansować w danym rankingu. Wiemy, że w tym rankingu jest mistrzem Denis Lebiediew. Nie ukrywam, że moja potyczka o Mistrzostwo Świata to jest moim celem i marzeniem, więc jakby kolejny krok do przodu trzeba zrobić, by móc liczyć na taką walkę. Nasz bokser chwilę odpoczął we Wrocławiu. Przygotowania do walki jednak toczą się jak zawsze w Berlinie, zdradza Masternak. Od 4 tygodni trenuję cały czas w Berlinie. Teraz przyjechałem na weekend, powiedzmy trochę spędzić czasu z rodziną, ale też również porobić wszystkie badania przed walką. Zostały mi jeszcze 3 sparingi. I jakby jeszcze ten tydzień do końca jest ciężka praca, ostatni tydzień powiedzmy, że to już będzie trochę luźniej, więcej wypoczynku, relaksu, łapanie świeżości, ale ten tydzień jeszcze jest praca, także uważam, że jestem w niezłej dyspozycji, także chcę już wyjść do ringu, chcę jakby zmazać z swojego rekordu tą ostatnią felerną porażkę niezasłużoną i myśleć o kolejnych perspektywach. A w jakiej formie jest nasz pięściarz i jak wypada w walkach kontrolnych? Różnie z tym bywało, mówi bez ogródek. Miałem sparingi takie, z których byłem bardzo zadowolony, ale jakby były też te słabsze, które pokazywały, że jeszcze nie mogę się czuć tak dobrze i nie mogę luzować, tylko muszę dalej pracować, bo dalej jest nad czym pracować. Skupiamy się teraz z trenerami, by jakby wyzwolić taki luz, swobodę poruszania i nad tym pracujemy. Wiemy, że z tym przeciwnikiem, który jest lotny, noga, który jest szybki i ruchliwy, to będzie podstawą i to będzie bardzo istotne. Więc jakby cały czas nad tym pracujemy i wychodzi to ze zmiennym skutkiem, ale myślę, że jak trochę w ostatnim tygodniu odpocznę, złapię świeżości, to wszystko zacznie odpowiednio funkcjonować. Do walki, przypomnimy, dojdzie 5 września w Dreźnie.
Ciężka praca, tak najkrócej można scharakteryzować pierwsze dwa tygodnie treningów Śląska. Zajęcia są bardzo intensywne. Zmęczenie. Bardzo mocno trenujemy, bardzo dużo biegania, bardzo duża intensywność. Czasem aż nawet powiedział, że to jest troszeczkę sprawdzanie naszych charakterów, czy wytrzymamy. No i chyba tak będziemy się charakteryzować w tym sezonie. Będziemy charakterni, charakternym, szybko grającym zespołem na bardzo dużej intensywności i pewnie bardzo dobrze broniącym. Jak to zwykle w tej części przygotowań jest bardzo dużo prac nad wytrzymałością i kondycją, a także siłą. Nie brakuje jednak również elementów koszykarskich. Są to treningi, które mają na celu poprawić naszą wydolność. Pracujemy nad motoryką, dużo biegamy zdecydowanie. Jakieś tam podstawy obrony zachowujemy, też podstawy obrony zasłon. I jest naprawdę ciężko, także jest obficie i dużo. Przed zespołem pierwszy mecz sparingowy. Będzie to czas na wypróbowanie w praktyce schematów powoli wdrażanych przez głównego szkoleniowca Śląska. Tutaj nic specjalnego na pewno nie będzie przygotowane. Myślę, że trener będzie chciał po prostu wyegzekwować te elementy, nad którymi teraz pracujemy. I będzie chciał, żebyśmy po prostu realizowali jego taktykę, nad którą pracujemy. Zespół Śląska przystąpi do spotkania w pełni zintegrowany. Wielu nowych w Śląsku koszykarzy już wcześniej grało ze sobą na polskich parkietach. Amerykańscy gracze również się wkomponowali. Mamy dwóch Amerykanów, którzy są tak zwanymi freshmanami, czyli to jest ich pierwszy rok w Europie. Staramy im się pokazać tutaj miasto mniej więcej, jak to wygląda. I generalnie Polacy też znają się z parkietów od paru lat, czyli no, nie ma żadnych problemów. Jaki będzie zespół Śląska w tym sezonie? Na pewno dobrze przygotowany kondycyjnie, to patrząc na treningi. Patrząc na sylwetkę szkoleniowca, możemy się spodziewać silnego akcentu na obronę. Zawsze trafiałem na trenerów generalnie z Bałkanów, czyli tam serbskich, słoweńskich. Byłem też u trenera Andrea Ulepa. Generalnie wygląda to podobnie, jest bardzo ciężko na początku, jest bardzo dużo biegania. No i generalnie trenerzy stamtąd stawiają bardzo dużo na defensywę, czyli robimy bardzo dużo ćwiczeń obronnych. W sobotę Śląsk zagra z GTK Gliwice, 2 i 3 września będzie rywalizować z Albą Berlin. O powstaniu projektu zajęć tenisowych prowadzonych dla obcokrajowców, dzieci i dorosłych w języku angielskim opowiada jego pomysłodawca, native speaker oraz trener tenisa Wojciech Zastawny. Wychowałem się za granicą i przyjechałem do Polski tak naprawdę po raz pierwszy jako native speaker i w 2005 roku, jak już dość mocno siedziałem, jeżeli chodzi o trenerkę i tutaj nauka tenisa, wpadłem na pomysł, że dobrą jakąś taką fajną ideą byłoby, żeby wszystkich tych międzynarodowych mieszkańców naszego miasta, żeby ściągnąć na kort i żeby oni mogli się cieszyć tym sportem typowo po angielsku. Zajęcia są prowadzone w centrum Redeco od kilku lat. Cieszą się sporym zainteresowaniem. Na kortach przy Halera można zobaczyć trenujących ze wszystkich stron świata. Dominują Japończycy, ale lista nacji, która bierze udział w treningach, jest bardzo duża. Projekt skierowany jest dla wszystkich obcokrajowców tutaj we Wrocławiu. Tutaj jest ich sporo. Przez kort się przewinęły i mieliśmy osoby z Niemiec, z Francji, z Finlandii, ze Szwecji, z Belgii, ze Stanów, z Australii, z Japonii, z Korei. Po prostu było sporo tutaj, połowę świata nam się tutaj przewinęło przez Redeco. No i to jest nam, przede wszystkim nam właśnie zależy na tym, żeby zintegrować wszystkich tych ludzi. Kto może dopisać się do zajęć? Każdy, kto chce zagrać w tenisa w międzynarodowym środowisku, w zajęciach prowadzonych w języku angielskim oraz w miłej i sportowej atmosferze. Warunki są bardzo fajne. Mamy 3 korty tutaj w Redeco, są 3 korty są kryte, hard korty, i 4 korty mamy na zewnątrz, na mączce. Poza regularnymi treningami Zastawny organizuje raz do roku turnieje dla wszystkich uczestników treningów. Jest to czas rywalizacji, ale i integracji pomiędzy różnymi grupami. Staram się raz w roku we wrześniu, pod koniec sezonu letniego, zorganizować taki turniej, bo wiadomo, że to są grupy, na przykład grupy z wtorków czy z czwartku, nie wszyscy się znają, a te turnieje też mają za zadanie, żeby nawet tych obcokrajowców, którzy się nie znają, żeby oni się poznali bliżej na tych turniejach. I to jest bardzo przyjazna atmosfera i tego właśnie staramy się trzymać. Więcej o projekcie na stronie internetowej.
Od początku okresu przygotowawczego z drużyną trenuje Karolina Piśla. Młoda przyjmująca liczy, że ciężkie treningi przyniosą efekt już podczas meczów o stawkę. Oceniam bardzo dobrze. Myślę, że praca, którą wykonamy teraz w sezonie przygotowawczym, przyniesie efekty w późniejszym czasie. Ciężko pracujemy i mam nadzieję, że zobaczymy właśnie owoce tej pracy. W zajęciach wciąż nie biorą udziału największe gwiazdy Impelu. One dołączą do drużyny dopiero po zakończeniu gry w swoich reprezentacjach. W pocie czoła trenują jednak zarówno bardzo już doświadczone siatkarki, jak i te, które na najwyższym szczeblu stawiają dopiero pierwsze kroki. Tutaj jest fajny klimat u nas na treningach teraz. Te starsze dziewczyny w cudzysłowie pomagają tym młodszym. Tak samo my jako trenerzy mamy też trochę więcej pola do popisu, bo troszeczkę więcej jest pracy zawsze z młodszymi zawodniczkami niż ze starszymi, jeśli chodzi o technikę, o taktykę gry, więc to realizujemy. Młoda przyjmująca jest zadowolona z pierwszego etapu przygotowań. Od początku szkoleniowcy stawiają sprawę jasno, zawodniczki wiedzą, czego od nich się oczekuje. Praktycznie od pierwszego treningu trener wprowadził nam założenia, do których mamy się stosować i myślę, że to pomoże nam w grze. I na każdym przed każdym treningiem tak samo tłumaczę co i jak, rysuję, pokazuję, wyświetla tak jak mówisz na rzutniku, więc myślę, że przyniesie to efekty. Czas sparingów zbliża się wielkimi krokami. Pierwszą taką grę kontrolną rozegramy w przyszłym tygodniu w czwartek. Tutaj zaprosiliśmy zespół z pierwszej ligi Mysłowice. No i między sobą prawdopodobnie jeszcze też możemy zagrać w piątek po tym sparingu. W kolejnych tygodniach też będą do nas przyjeżdżały Dąbrowa Górnicza, przyjedzie do nas na takie dwa dni treningowe i Chemik Police też do nas przyjedzie na trzy dni treningowe, a potem my z kolei pojedziemy do nich, więc w zasadzie w ciągu najbliższych tygodni już zaczniemy grać, ale to takie będą gry kontrolne, czyli nietypowa gra z sędziami na punkty, tak się gra podczas meczów Orlen Ligi na przykład, tylko gra taka, gdzie dorzucamy piłki, powtarzamy jakieś różnego akcje, trenujemy określone rozwiązania. Mecze o stawkę natomiast dopiero w październiku. Najnowszą inicjatywą partyjnic jest startujący od września, czyli od początku roku szkolnego, projekt nauki jazdy konnej w ramach lekcji wychowania fizycznego. Partyjnice podpisały umowy z dwoma wrocławskimi szkołami podstawowymi z ulicy Wietrznej i Gałczyńskiego. Wspólnie z Departamentem Edukacji organizujemy w ramach czwartej lekcji WF-u dla klas czwartych i piątych naukę jazdy konnej tutaj u nas w Wyższej Szkółce Jazdy na Partyjnicach. W sumie projektem zostanie objętych 8 klas, z jednej szkoły 3 klasy, z drugiej 5. Zajęcia będą prowadzone co tydzień od wtorku do piątku. Powstał już szczegółowy program lekcji od września do czerwca. Każda z tych lekcji jest merytorycznie opracowana. Dzieci będą się uczyć w 2-13-osobowych grupach pod opieką doświadczonych instruktorów. Program tych zajęć jest zaplanowany na cały rok szkolny. Będą uczyć się klasy czwartej i piątej, jak wspomniałam, z dwóch szkół tutaj sąsiadujących z nami. Z klasami będzie przyjeżdżał nauczyciel WF-u i on również będzie zaangażowany w lekcje. Chociaż uczniowie obu szkół w większości po raz pierwszy będą mieli bezpośredni kontakt z końmi, ich rodzice nie muszą się martwić o bezpieczeństwo swoich pociech. Przede wszystkim kluczowe dla nas jest bezpieczeństwo dzieci, zwłaszcza, że będzie to nauka od podstaw. To są dzieci w 90% niejeżdżące konno wcześniej, więc wszystkie dzieci są przez nas ubezpieczone. Wszystkie dzieci będą jeździły w kaskach ochronnych, a lekcje zaczniemy od nauki równowagi i to będą lekcje prowadzone na piłkach i beczkach, więc zanim dzieci i będą też lekcje zasad bezpieczeństwa, więc zanim dzieci wsiądą na konie, to są zaplanowane lekcje, na których nauczą się tego, jak z koniem obcować i bezpiecznie uczyć się jeździć konno. Lekcje WF-u są programem pilotażowym. W przyszłych latach mają być nim objęte pozostałe szkoły, ale już teraz istnieje możliwość rozszerzenia skali programu, jeżeli szkoła zgłosi się do programu Szkoła w Mieście. Od września przystępujemy również do programu Szkoły w Mieście. W ramach tego programu dzieci i szkoły, które będą chciały do nas przyjechać i uczyć się jazdy konnej w ramach lekcji WF-u, również są mile widziane. Więc nie tylko pilotaż WF-u, ale też szkoła w mieście. Szczegóły dotyczące programu na stronie internetowej wrocławskiego toru.
Wrocław Business Run to charytatywny bieg biznesowy będący częścią ogólnopolskiej imprezy. Drużyny pobiegną dla podopiecznych fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty, która już czwarty raz korzysta z takiej pomocy. Od 2012 roku zakupiono 35 protez dla 27 potrzebujących. Bieg odbędzie się jednocześnie w różnych częściach kraju. Oprócz Wrocławia zaplanowano spotkania w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i w Warszawie. We wszystkich miastach w pierwszą niedzielę września o godzinie 10.30 rozpocznie się sztafeta, w której weźmie udział 13 tysięcy biegaczy. Startować oni będą w ramach 5-osobowych zespołów. Drużyny pobiegną dla podopiecznych fundacji Jaśka Meli, która już po raz czwarty organizuje akcję. We Wrocławiu pieniądze trafią do Karola Kowalskiego, który w 2014 roku w wypadku stracił nogę. Sposób finansowania pomocy jest bardzo prosty, bo opiera się na opłatach startowych zawodników. Oprócz pomocy materialnej beneficjenci otrzymują dodatkowo jeszcze jedną ważną rzecz – nadzieję. Bardzo często ludzie po wypadkach tracą nadzieję na to, że mogą żyć aktywnie. Myślą, że wypadek to wyrok, który skazuje ich na przykucie do wózka. We Wrocławiu to pierwsza edycja Business Run. Chęć startu wyraziło już 750 osób. Każdy z uczestników sztafety będzie mieć do przebycia dystans 3 km 800 metrów. Organizatorzy zapraszają wszystkich do kibicowania i wspólnej zabawy. Zwieńczeniem pracy trenerów osiedlowych w okresie wakacji będzie wielki festyn, który odbędzie się w poniedziałek na terenie gimnazjum nr 5. Jak zwykle organizatorzy przewidują moc atrakcji. Najbliższy poniedziałek na obiektach sportowych gimnazjum nr 5 przy ulicy Prostej o godzinie 9.30 rozpoczynamy festyn. Jak zwykle będzie piłka nożna, dwie kategorie wiekowe. Piłka siatkowa, plażowa i rekreacyjny tor przeszkód dla najmłodszych. Tradycyjnie najwięcej będzie się działo na boisku do piłki nożnej. Futbol jest uwielbiany przez dzieci i młodzież i znajduje to odzwierciedlenie we frekwencji podczas zmagań. Piłka cieszy się największym powodzeniem. Na poprzednich festynach mieliśmy dwa takie duże właśnie festyny. No to tam było po kilkaset osób w tej kategorii starszej do 21 roku życia. To mieliśmy ponad 30 zespołów, także było grania bardzo, bardzo dużo. Będzie można poznać również dyscypliny The World Games. Trenerzy osiedlowi zadbają, aby każdy mógł zapoznać się z nieco jeszcze nieznanymi aktywnościami. Trenerzy osiedlowi Wrocławski Szkolny Związek Sportowy aktywnie wspierają, promują dyscypliny związane z World Games w 2017 roku. No tutaj robimy tradycyjnie przeciąganie liny, bóle. Są takie dyscypliny nietypowe jak sumo. Szkolny Związek Sportowy zaprasza dzieci i młodzież, ale zaprasza ich opiekunów i rodziców. Dla tych, którzy nie będą uczestniczyć w zawodach, również zostaną przygotowane atrakcje. Uczestnicy mogą za to liczyć na nagrody. Dla tych, którzy po prostu przyjdą pooglądać, no to na pewno zorganizujemy jakieś takie rekreacyjne stacje, na których będą mogli spróbować swoich sił. Również oczywiście nie zabraknie nagród, bo mamy medale, mamy nagrody, takie drobne nagrody rzeczowe, także również tutaj na pewno każdy coś znajdzie dla siebie, jakąś atrakcję, także nie będzie się przez tych kilka godzin nudził. Wielki festyn sportowy rozpocznie się w poniedziałek o 10 na terenach sportowych gimnazjum nr 5 we Wrocławiu.